Niezmiernie mi miło witać Państwa w przyszłą wielką galerię na ostatnim moim sali. I jak Państwo pewnie zdają sobie sprawę, będę sobie wyjątkowy. W tym roku obchodzimy 50. urodziny galerii. Postanowiłyśmy uczcić ten jubileusz dość niedługo. Spojrzałyśmy na galerię L jak na kobietę. I to kobietę w tym najlepszym wydaniu, kobietę kreatywną, piękną, ambitną i kobiety uczalną. Zdecydowałyśmy się poszukać wśród elbrążanek kobiet i podobnych i tak naprawdę drugie silne galerie, czyli kobiet 50+. Okazało się to tak naprawdę dużo łatwiejsze niż nam się wydawało. Efektem naszej pracy było spotkanie 51 wspaniałych kobiet, których zdjęcia zobaczycie dzisiaj właśnie Państwo na wystawie. Jak już wspomniałam, efekt naszej 4-miesięcznej pracy będzie można za chwilę zobaczyć w Różdanku. Ekipa była skromna, ponieważ byliśmy to wybierali z Marką, to było szkolenia Konrad Konstancja, Agnieszka Świadkowska z Kopalu, kobieta Erlander, która dzielnie przeczytywała nasze panie na temat ich życia i bycia panem 50+. Nie spodziewałyśmy się, że ten nasz w sumie bardzo spontaniczny pomysł, który narodził się któregoś śledzniego dnia w naszych głowach, spotka się z taką przychylnością i z takim odzewem. Jednak największą zaletą tego projektu jest chyba to, że spotkałyśmy po prostu 51 fantastycznych kobiet, z których tak naprawdę możemy czerpać garściami inspiracje, powody ducha i w zasadzie są dla nas przykładem tego, jak można żyć w kwiecie wieku. Specjalne podziękowania należą się już wymienianej dzisiaj pani wiceprezydentowi Grażynie Kruga, która zgodziła się objąć swoim honorowym patronatem naszą akcję. Bardzo serdecznie za to dziękujemy i zapraszamy panią prezydent do siebie. Witam Państwa bardzo serdecznie i tak naprawdę to w swoim imieniu przekonana jestem, że pozostałych pań także. Ja pragnę podziękować, że zostałam się zaproszone do takiej bardzo ciekawej, myślę, że nie nadużyję słowa, gdy powiem zabawy, bo z tej zabawy urodziło się to, co będziemy mogli dziś wszyscy oglądać, ale to było też fajne przeżycie, ciekawe spotkania i to, co w nas wydawałoby się jeszcze gdzieś tam skryte bądź nieodkryte, panowie mocno starali się pokazać w tych zdjęciach, które są piękne, bądź pewnie wszystkie. Miałyśmy całe mnóstwo obaw, jak to wypadnie. Proszę Państwa, galeria jest kobietą, mówimy 50+. Proszę zauważyć, jak cudownie zmienia się galeria. Jak pięknieje, jak tętni życiem, ile w niej energii i myślę ciekawych perspektyw na przyszłość. Bardzo chętnie utożsamiamy się zatem z tym miejscem i z tą propozycją, którą nam złożono i której wzięliśmy udział. Proszę Państwa, tu jest dość chłodno, ale jestem przekonana, że u nas tyle energii i ciepła, że za chwilę galeria będzie musiała martwić się o ogrzewanie. Jeśli częściej będą podobne propozycje z naszym udziałem, bo chociażby dziś w ilości osób widać, że można z czegoś takiego codziennego zrobić wielkie święto dla siebie, a może także i dla najbliższych, czy dla szerszego otoczenia. Wszystkim paniom, które wzięły udział w tym programie, serdecznie gratuluję i jestem zaszczycona, że mogłam w tej grupie wspaniale się znaleźć. O tym, jakie to są osoby, to już tu pani powiedziała. A ja jestem przekonana, drogie panie, że za nami to 50, a to plus, to przynajmniej jeszcze raz tyle i życzę w pełnym zdrowiu, energii, takim zapale do działań, jak dotychczas działo się jeszcze przez długie, długie lata. Pani prezydent, jest jedno słowa naszej akcji.
które teraz przedstawiły, pozostałe panie. Zapraszam tutaj do nas panią Elżbietę Bożejewską-Padurską. Pani Krystyna Niepalska.
Pani Maria Trejer. Pani Maria Matowska Francesa. Pani Bożena Luda. Pani Maria Zawodzka. Pani Teresa Podzieńska. Pani Bronisława Dobra. Pani Jolanta Karaś. Pani Grażyna Niedzielska.